Jak mówiłem w poprzednim odcinku, dzięki temu, że zmieniliśmy trochę podejście, w jaki zwracamy wynik komendy do gracza, możemy teraz w testach, oprócz tak zwanej happy path, wesołej ścieżki, pozytywnego scenariusza, testować również negatywne. Czyli tutaj zmienimy nazwę. Tej metody na execute, może raczej begin combat if target is there i utwórzmy drugą metodę testową. Return target not there info if target is not on location. Skopiujmy tę część. Twórzmy kilkoma zamiast ork, na przykład goblin. Wywołajmy ją i sprawdźmy, czy to, co dostaliśmy, odpowiada takiemu stringowi. Odpalmy ten test. Oba testy przeszły świetnie. Jak widzicie, zmieniłem trochę nazwy testów na takie, mogłoby się wydawać, dość długie metody. Jednak dzięki temu są one bardzo opisowe i jeśli któryś z tych testów sfailuje, od razu mamy w messenger faila, jaką to nam sfailowała, i od razu już po przeczytaniu widzimy, co jest nie tak, gdzie możemy szukać błędu. Mówi nam to trochę więcej niż na przykład test kill command failed. Nie za bardzo wiemy, czemu failed. W tym wypadku od razu wiemy, że sfailował, ponieważ celu nie ma na lokacji. Dobrze. Wróćmy jeszcze do Move Command. Zmienimy nazwę test Move na Move if proper direction is sent. I zostawmy tą metodkę na razie. I utwórzmy drugą metodę testową. Public void return info if direction is wrong. If, no, nie direction is wrong, natomiast if there is no location in given direction. I teraz, co nam mu zwraca? Tu nie ma. You cannot go this way. That way. Dobra. Chcemy mieć to, otrzymaliśmy to i upewniamy się, że to jest to samo.
Odpalmy testy. O, przychodzą. Świetnie. Dodatkowo jeszcze jedna rzecz. Jak pamiętacie, albo nie, tutaj trochę na siłę dorobiliśmy tego gettera, specjalnie dla testów, żeby móc sprawdzić, czy postać się przesunęła. Teraz, jako że zwracamy stringa, możemy już zwrócić po prostu opis lokacji. Więc może pozbędźmy się tego. Zobaczmy, co się popsuje. Dwie rzeczy. Po pierwsze to. Więc teraz zamiast getCurrent Location możemy. Oczekujemy result. A tym resultem ma być opis lokacji. Get description. Sprawdźmy jeszcze. Get location description. Świetnie. A to pod spodem wołam get description. Dobrze, tu coś jeszcze nam się popsuło. Ruchę tą samą lokację. Dobra, tak. Po pierwsze, wypisaliśmy ten test. Dodaliśmy sobie jakiś komentarz, który miał nas pomóc. Za cholerę nie wiem, o co chodziło. Wywalmy to. Aha, czyli generalnie sprawdzamy tutaj, czy gracz się przesunął. Dobrze, to znów. Chociaż tak naprawdę tę rzecz, tutaj będziemy znowu musieli sprawdzać komendę move, która tak naprawdę wywołuje metody move gracza, więc tak naprawdę ten test jest nam niepotrzebny, ponieważ jest już testowany pośrednio w move command. A, i generalnie możemy w tym momencie, moglibyśmy usunąć testy gracza, z tym, że mogą się jeszcze kiedyś przydać, więc może po prostu wyczyśćmy to. Niech zostaną sobie puste. Czuję, że mogą się nam przydać w przyszłości. I w ten sposób pozbyliśmy się gettera. Co zawsze jest dobrą rzeczą, ponieważ trochę bardziej zamykamy naszą klasę na świat zewnętrzny i zmuszamy do korzystania z metod już, powiedzmy, że biznesowych, zamiast ręcznego ustawiania pól w danej klasie. Dobra, to było na tyle, jeśli chodzi o te odcinki. Dziękuję pięknie za uwagę i do usłyszenia następnym razem.